W dzisiejszym odcinku o tym, jak msza ekologiczna i Pachamama chcą zastąpić mszę świętą i Maryję. O wrogach Kościoła, którzy są wewnątrz. O kardynałach kłaniających się Matce Ziemi i o tym, czy Rosja zamierza dojść do Portugalii, a potem obronić nas przed islamem. Zapraszam. Na początek proszę Was, kochani, o subskrypcję, polubienie, jeżeli Wam się spodoba, oczywiście zostawienie komentarza. Dziękujemy oczywiście patronom, dzięki którym powstają nasze programy, zwłaszcza właśnie Dzieje się. Bez Waszej pomocy nie mielibyśmy możliwości w ogóle pracować, dlatego że na YouTube nie możemy już dawno liczyć. Jesteśmy przekreśleni, bo mamy ostrzeżenie ogólne na kanale, które grozi zamknięciem przy drugim czy trzecim takim ostrzeżeniu. A także praktycznie każdy odcinek Dzieje się jest pozbawiony możliwości zarobku na reklamach, także nic z tego nie mamy poza tym, że przekazujemy Wam wiadomości, a także komentarz, bo staramy się opatrzyć wszystko nauczaniem Kościoła i w ten sposób komentować w świetle właśnie doktryny Kościoła katolickiego. Sklep już praktycznie działa, chcemy tam sprzedawać rzeczy dotyczące mądrości nauczania Kościoła katolickiego, czyli właśnie literaturę, książki, mądre książki katolickie, dewocjonalia, a także wiele innych dobrej jakości rzeczy, przedmiotów, towarów, które myślę każdy katolik będzie chciał mieć. A teraz do rzeczy. Inspiracja i konspiracja. Tak działa masoneria w Kościele, wewnątrz Kościoła i poza Kościołem. To są dwie metody rozboju, rujnowania tkanki Kościoła ze strony właśnie tej ekskomunikowanej, bezbożnej, można powiedzieć satanistycznej sekty. I takie sekrety zdradził przed kamerami w programie w PCH24 profesor Marek Kornat. Przypomnę, z panem profesorem spotkaliśmy się w Warszawie, przeprowadziliśmy wywiad do naszego filmu. I teraz jak wygląda konspiracja zdaniem pana profesora? Dokonuje się w formie przechodzenia, fizycznego przechodzenia i wchodzenia w struktury masońskie biskupów, ogólnie hierarchów, nawet profesury uczelni katolickich, zgodnie z wiedzą świętego Piusa X i ze słowami, które wybrzmiały właśnie z ust tego świętego papieża, wróg Kościoła jest wewnątrz. To jest cytat dokładnie z wypowiedzi Piusa X. I niestety obdarza to prawdę o Kościele, o tym, że jest wróg wewnętrzny właśnie wewnątrz Kościoła, jest sterowany z zewnątrz i działa oczywiście przeciwskutecznie i działa przeciwko Kościołowi. Bez jego działania nie wyobrażam sobie niektórych samobójczych posunięć, które są realizowane dzisiaj w Kościele, podkreślił pan profesor. A druga strona działalności masonerii polega na inspirowaniu działań w kręgach masońskich i wygląda to tak, że kreuje się masońską agendę, która przenika do Kościoła. Na przykład hasło, że wszystkie wiary są dobre w oczach Pana i że w gruncie rzeczy prowadzą do tego samego celu, jest masońskie. I to nie jest ani luterańskie, przypomina tutaj pan profesor, ani protestanckie, ani prawosławne, tylko masońskie. Czyli Kościół po prostu jest poddany wpływom ideologicznym, zatrutymi myślami jest cały czas atakowany i zatruwany po to, żeby hierarchowie, duchowni, myśląc na sposób masoński, modernistyczny, protestancki, bo to wszystko ma jedno i to samo źródło zatrute, jest to po prostu bezbożna, antychrystusowa ideologia i cały trend myśli pewnych i błędów. I te błędy przenikają do myślenia, do umysłów młodych mężczyzn, młodych kobiet, też i seminarzystów, a potem i kapłanów, którzy zostają później hierarchami wysoko postawionymi, mają wpływ na Kościół. I tak to się dzieje już od ponad 100 lat. Kościół jest wprowadzany w temat ekologizmu na przykład. Teraz, w tej chwili, w tych czasach. I wielu innych zresztą ideologii. I tutaj nie ustają próby ustanowienia mszy ekologicznej. Tutaj wspomniał profesor właśnie, że coś takiego, taki nowy twór, myślę bardzo wyimaginowany, efemeryczny. Otóż ma to być właśnie msza ekologiczna i ma ona wyglądać w ten sposób, że na stole, na którym dzisiaj odprawia się Novus Ordo Missae, czyli nową mszę, będzie stać ziemia, obok oczywiście chleba i wina. Wierni mają w procesji podążać w stronę właśnie tegoż stołu, gdzie stoi ziemia, ze słowami na ustach wypowiadanymi na cześć Matki Ziemi, Pachamamy. I mają oczywiście wypowiadać różnego rodzaju słowa w stylu podziękowania za świat, nasz piękny świat. No, oczywiście te banały i frazesy, te trywializmy mają zaćmiewać największą prawdę naszej wiary, prawdę o,
odkupieniu, o krzyżowej męce Chrystusa, a także zmartwychwstaniu. I tutaj profesor nie szczędzi słów szczerych, prawdy, niewykluczone powiedział, że Matka Boża może zostać zastąpiona paczą małą. Jeśli ekologiczna msza zastąpi katolicką, to jest to możliwe, tak stwierdził pan profesor Kornat. I kolejna wiadomość. Trzej zeświadczeni dysydenccy, już antykatoliccy, można powiedzieć, w swoich przekonaniach kardynałowie, wzięli udział w rytuale Majów w Panamie. Tam przywoływali w jakimś bardzo pogańskim obrzędzie Paczamamę, Gaję oraz Boga Słońce. To była jakaś bogini matka. Natomiast Bóg Słońce to ponoć Gaja. I tutaj konferencja Episkopatu Panamy, wyobraźcie sobie, transmitowała relacje na żywo z tego doniosłego wydarzenia. Kto brał w niej udział? Wymieniono trzy nazwiska, trzech kardynałów. Jeden jest z Meksyku, Arismendi Esquivel. Drugi to kardynał Panamy, José Luis Lacunza. A trzeci pochodzi z Gwatemali, Alvaro Leonel Ramazzini. No jest to oczywiście polidemoniczny, pogański rytuał, ryt czy obrządek, który został odprawiony zgodnie z Ewangelią czy Biblią, można powiedzieć, Majów, którą się nazywa Popol Vuh. Czyli można powiedzieć, że historia zatacza koło. Wracamy do satanistycznych, pogańskich rytuałów sprzed czasów Chrystusa i takich właśnie wierzeń. Wiara oczywiście prawdziwa, katolicka i jedna, święta, będzie prześladowana tak, jak była, z pewnością. Także tutaj nic się tak naprawdę nie zmienia od początku istnienia człowieka. W Niemczech instytucje katolickie mają uwzględniać organizacje i szanować, uwzględniać pod kątem nawet współpracy takie organizacje, które odeszły od wiary katolickiej. Tą informację przekazał dla CatNet kardynał Gerhard Miller. Oczywiście nasze chrześcijańskie credo powoli jest wypierane przez kolorową ideologię, a proporzec Chrystusa Zmartwychwstałego już jest, można powiedzieć, zamieniony, podmieniony przynajmniej w Niemczech i wielu różnych innych krajach zgniłego zachodu przez tęczowe chorągiewki. Tutaj zdaniem kardynała Millera seksuologia zastąpiła teologię jako taka nauka wiodąca. Sobór i papież zdaniem kardynała oczywiście nie mają prawa zmieniać nauczania i dogmatów, czy na przykład zezwalać na kapłaństwo, czy błogosławienie par. Papież jako prywatna osoba, owszem, może stać się heretykiem. Generalnie ojciec Kościoła, święty Robert Bellarmine, bronił w swoich dysputach, rozprawach teologicznych, bardzo, bardzo głębokich, kanonicznie, bardzo mocno roztrząsających te zagadnienie. Myślę, że bardzo, bardzo rzetelnie, chyba najrzetelniej ze wszystkich do tej pory napisanych rozpraw w Kościele, jeśli chodzi właśnie o papiestwo i o herezję. I bronił papieża, bronił urzędu papieskiego, mówiąc, że papież jako głowa Kościoła nie może stać się heretykiem. Jako osoba prywatna tak. I tutaj zdecydowanie stał za tym, za tą opcją, że Chrystus jednak mówił, bramy piekielnego nie przemogą, i w ten sposób Kościół, mając ten aspekt też widzialny, mając głowę Kościoła, mając papieża, świętego Piotra, musi także w tym aspekcie widzialnym być niepokonanym, jeśli chodzi o siłę zła. Więc jest to temat bardzo trudny, ale gdzieś już tam i biskup Schneider, i biskup Vigano, właśnie kardynał Gerhard Miller, rozprawiają publicznie na ten temat, często nie szczędząc słów krytyki i karcąc z oczywiście miłością bliźniego papieża, bo od tego tak naprawdę kardynałowie są i mówią na temat herezji i papieża, który de facto jest antypapieżem, czy jest heretykiem. Zachęcam Was do zgłębienia tej tematyki, ponieważ wielu da się też zwieść i pójdzie w stronę sedewakantyzmu. Sedewakantyzm jest tak naprawdę ogłoszeniem przez prywatną osobę, która nie ma absolutnie żadnych instrumentów, prawa, żadnych możliwości intelektualnych, duchowych, która nie ma tego daru Bożego, jakim posiadać może święty ojciec Kościoła, kardynał, tak jak święty Bellarmine. Ona swoim ludzkim, ułomnym rozumem, jako osoba prywatna, świecka, ogłasza, że papież nie jest papieżem. I oczywiście opiera się o wybrane fragmenty, oby wybrane z kontekstu treści, i tworzy sobie odpowiedź, dostosowuje swój wniosek do wcześniej postawionej tezy, że papież dzisiaj
nie istnieje, że papieża nie ma fizycznie, że urząd papieski jest niesprawowany w ogóle przez nikogo od Jana XXIII i że tron papieski jest pusty. I to dokonuje osoba, która nie posiada do tego żadnych legitymacji, żadnego prawa, żadnych uprawnień, nie jest organem Kościoła, nie ma też wiedzy, bo jednak samo czytanie nauczania Kościoła nie uprawnia do tego, by orzekać publicznie lub niepublicznie o tym, czy papież jest papieżem. My możemy stwierdzić, że jest złym papieżem, że może jest heretykiem, że może głosić herezje materialne. Natomiast nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy jego wola i czy to, co czyni, jest świadome. Czyli jakby w kwestie formalności tej herezji my nie możemy wejść, nie możemy zajrzeć, bo nie znamy duchowości, duszy, sumienia tej osoby. Nie wiemy, czy ona to robi świadomie i dobrowolnie. Jest jeszcze kwestia zatwardziałości w głoszeniu publicznym herezji. Więc tutaj kardynał Bellarmin naprawdę starał się udowodnić we wszystkich swoich pismach pozostawionych po sobie, że papież nie może jako głowa Kościoła być heretykiem. Natomiast jako osoba prywatna jak najbardziej tutaj kardynał Gerhard Müller o tym mówi. Nie może tego orzec żadna osoba prywatna, już tym bardziej jakiś domorosły teolog, który nawet jeśli przeczytał wszystkie możliwe książki, wysłuchał wszystkie możliwe wykłady, rozmawiał z wszystkimi możliwymi duchownymi na ten temat i wszystko mu się logicznie układa w całość, bo jego logika ludzka, bardzo ułomna, ograniczona, wiadomo, chce rozwiązać nierozwiązywalne i jest nadgorliwe i ta nadgorliwość prowadzi do rodzaju schizmy, do rodzaju sekciarstwa, do takiego już rodzaju szurostwa, który nawet nie powstał w czasach niewoli awiniońskiej. Wtedy było takie poplątanie z pomieszaniem i taki zamęt, że było nawet i trzech papieży. I w tym momencie taki ruch sedewakantystyczny też powinien był powstać i osoby prywatne powinny były ogłosić, że po prostu nie mamy w ogóle papieża i jest tron pusty, żaden z nich nie jest prawdziwy, a jednak nic takiego się nie działo. Każdy miał swojego papieża. Jeden uznawał takiego, drugi takiego i podział w Kościele był. Natomiast sedewakantyzm jako taki ma czysto protestanckie źródło i tak naprawdę jest czysto protestancki, bo odrzuca, w ogóle bawi się pojęciem, terminem właśnie papiestwa i odrzuca możliwość przetrwania papiestwa nawet w sytuacji, kiedy papież rzeczywiście może materialną herezję głosić. I kolejna wiadomość. Anglikańscy biskupi i konwertyci na wiarę katolicką ostrzegają katolików przed błędami, jakie zrujnowały anglikański kościół. Głosami ostrzegawczymi byli m.in. Gavin Ashenden, były kapłan królowej Elżbiety oraz ksiądz profesor Michael Nazir Ali, były anglikański biskup Rochester. Anglikanie sami powiedzieli, że ulegli duchowi czasów, postępowi, współczesności i zdaniem tego właśnie duchownego synod dzieli ludzi na wykluczonych, niewykluczonych, czyli na ludzi, którzy posiadają władzę i na tych, którzy jej nie posiadają. Władza z wiarą ma niewiele wspólnego, ponieważ im wyższy urząd w Kościele, tym większa odpowiedzialność duchowa, tym większy zakres posługi, tak, służby de facto, bo kapłan nie dzierży władzy, ale wykonuje posługę. Tak samo jest z papieżem. On ma władzę, ale on przede wszystkim służy Kościołowi, dlatego że jest namiestnikiem samego Chrystusa i służy Chrystusowi i w jego autorytecie działa i przemawia. W Kościele anglikańskim ekumenizm i wczuwanie się w tak zwanego ducha czasów, już osławionego od Soboru Watykańskiego, jest to nowy frazes, który właśnie wówczas powstał, doprowadziło do tego, co w Kościele katolickim wydarzyło się właśnie po Soborze Watykańskim II. Co widzimy naocznie, tak? Są podziały. Jest demoralizacja duchowieństwa, jest ogromne poluzowanie obyczajów, a przez to zepsucie całkowite od wewnątrz, wręcz gnicie od wewnątrz. Widzimy, co się dzieje w zakonach. Widzimy, jakie jest duchowe zubożenie duchownych i świeckich, jakie są teologiczne, niestety, chwasty się pojawiają, nowinki i niespójności, sprzeczności. Jak osłabiła się wiara, jak ona prowadzi wprost do administracyjnej wręcz apostazji w Kościele. Jest to dramat i to dotyczy bardzo, bardzo ogromnej rzeszy ludzi na świecie, zwłaszcza młodych, co chyba najbardziej poraża. Tutaj znalazłam kolejną ciekawą wiadomość dotyczącą Rosji, przyszłości, a także proroctw. Jest to temat rozchwytywany jak ciepłe bułeczki w internecie i na tym się bardzo wielu ludzi skupia i na tym kończy się duchowość wielu ludzi. Chciałam powiedzieć o wywiadzie, który przeprowadził John Henry Weston w Lyside News. Jest to bardzo ciekawa analiza od strony też i politycznej, i duchowej, dzisiejszego zamętu, zamieszania światowego, globalnego. Tutaj gość tego programu opowiada o profetycznej wizji świętego Jana Bosko. Widzimy w niej
że papież nie konsekruje Rosji, dopóki Rosja nie napadnie na Zachód. Święty Jan Bosko miał wizję rosyjskiej armii we Francji, a te nie były we Francji, jak wiemy, przez ostatnie 100 lat. I mają one przynieść owe wojska rosyjskie, czarne proporce, czarne flagi, podczas gdy będą właśnie we Francji, ich flagi mają się zmienić z czarnych w białe. I to będzie ten moment, na który oczekujemy już od 1960 roku, czyli tego roku, kiedy miała być odkryta przed nami tajemnica Woal, tej tajemnicy związanej z tłumaczeniem słów Najświętszej Marii Panny, czyli z ukrytą do dzisiaj trzecią tajemnicą fatymską, a w sumie jej częścią, tej trzeciej tajemnicy fatymskiej, czyli właśnie tłumaczeniem wizji i słowami Najświętszej Marii Panny do dzieci, która tłumaczyła dzieciom to, co im pokazała w wizji. I to będzie moment właśnie konsekracji Rosji, czyli niedokonanego do dzisiaj aktu konsekracji oraz nawrócenia Rosji, bo Rosja ma się nawrócić na wiarę katolicką, dlatego że Maryja, mówiąc to w 1917 roku, Łucji i pozostałym dzieciom mówiła o Rosji sowieckiej, radzieckiej, bolszewickiej, Rosji, w której panowała religia prawosławna, w której właśnie Kościół wszedł w szeregi KGB i współpracował, całkowicie się poddał, uzależnił pod dyktando, pod dyktat feudalny, totalitarny właśnie państwa i tego reżimu komunistycznego i do dzisiaj z nim, jak wiemy, doskonale współpracuje. Maryja, mówiąc to w 1917, miała na myśli nawrócenie oczywiście nie na prawosławie, nie na ateizm, nie na jakąś lekką formę chrześcijańskiego panchrystianizmu, ale na wiarę katolicką, jedyną świętą wiarę, którą założył Chrystus, przychodząc tu na ziemię. Ta zamiana tych proporców i tych flag we Francji, zdaniem gościa tego programu, ma być momentem nawrócenia. I to wtedy przyjdzie nowy, dobry papież, który wreszcie konsekruje. Oczywiście późno, bo tak powiedział Chrystus do Łucji w 1936 roku, że konsekracja będzie dokonana późno, bo w tym objawieniu Jezus mówił o tym, że papieże zachowają się podobnie jak królowie Francji, którzy nie chcieli uczynić Chrystusa królem Francji. No i niestety stracił życie, został ścięty o głowę Ludwik XVI, król Francji, w trakcie rewolucji francuskiej właśnie w tym kraju. I ten dobry papież ma dokonać konsekracji niejako w szczycie wielkiej wojny. Wówczas właśnie flagi zmienią kolor w biały, pokojowy, rosyjskie wojska pozostaną we Francji i zachodniej Europie, ale już jako sojusznicy, przyjaciele Europy, i obronią nas przed inwazją od południa, inwazją islamską. Święty Jan Bosko podsumowuje swoją wizję, sen w ten sposób, że zbawienie jest z północy, a zagrożenie jest z południa, czyli mówi tutaj o islamskich wojskach maszerujących na Europę z południa. Rosja ma obronić Europę przed inwazją islamską. I źródło do tego filmu znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam Was do posłuchania całego wywiadu. Jest to ciekawe spojrzenie właśnie też na sprawę związaną z pandemią, globalizmem, z tym jak dwa wielkie niedźwiedzie, dwa wielkie tytany, potwory, czyli USA i Chiny walczą o swoją wersję NWO, można powiedzieć, tak? Zaprowadzenia globalnego reżimu, który będzie milion razy gorszy niż Rosja bolszewicka i Korea Południowa dzisiaj. I przejdźmy dalej do kolejnej informacji. Masoneria już się nie ukrywa. Zaczyna wprost reklamować swój bezbożny ruch, potępiony, jak wiemy, przez każdego niemal papieża od 1740 roku. Bodaj był to papież Klemens, który potępił jako pierwszy masonerię. Jeśli się mylę, napiszcie w komentarzu, jak to było. Nawet książęta kościoła nie wstydzą się brać udziału i bratać się z lożami, publicznie podając sobie ręce. I takie właśnie skandaliczne zachowanie tutaj pokazał, zaprezentował włoski biskup, który uczestniczył, słuchajcie, w otwarciu loży masońskiej Wielkiego Wschodu Włoch w Terni. I oczywiście nie muszę mówić, że wywołało to falę oburzenia. Diecezja zaczęła się tłumaczyć, powołując się na ścieżkę synodalną, podkreślając, że źle zrozumiano, instrumentalnie odczytano obecność tegoż biskupa katolickiego u masonów. I kimże jest ten biskup? To Francesco Antonio Soddu. On stwierdził publicznie, że inicjatywy takie jak ta mogą sprzyjać dialogowi i porównywaniu różnych rzeczywistości poprzez pokonanie uprzedzeń. Słuchajcie, tutaj źródło Grande Oriente d'Italia, to jest na Twitterze podana informacja. I tu wielki mistrz Stefano Bissi wygłosił przemówienie na temat tego, że państwo jest jedynym gwarantem wolności. Nie Chrystus, nie Bóg, nie On jest suwerenem, tak jak naucza Kościół.
Nie Bóg jest podstawą i prawo Jego objawione, prawo naturalne, przykazania Boże nie są fundamentem konstytucji i prawa stanowionego, ale gwarantem wolności jest zaświadczone ateistyczne państwo, całkowicie odizolowane, wydestylowane z katolickości i religii, prawd wiary. Masoni chcą, by 20 września we Włoszech został przywrócony jako święto z okazji wyzwolenia Włoch z dominacji, uwaga, Kościoła. Chcemy świętować wszystkie bitwy o wolność, poczynając od tej, która położyła kres dominacji Kościoła. Biskup, myślę, że zapomniał o karze ekskomuniki dla każdego katolika, który dołącza do ich szeregów. Potępienie masonerii nigdy, słuchajcie, nie zostało zniesione od 1917 roku. To wszystko jest zapisane w starym kodeksie prawa kanonicznego, który oczywiście był po soborze zmieniony przez Jana Pawła II. To już pozostawię komentarz Wam. Kongregacja Nauki Wiary w 1983 roku stwierdza, że, uwaga, cytuję, negatywny osąd Kościoła w odniesieniu do stowarzyszeń masońskich pozostaje niezmieniony, ponieważ ich zasady zawsze uważano za nie do pogodzenia z doktryną Kościoła i dlatego członkostwo w nich pozostaje zabronione. Wierni należący do stowarzyszeń masońskich są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą mieć dostępu do Komunii Świętej. Koniec cytatu. Jak wiemy, relatywizm stanowi duszę masonerii, jest to modus operandi. Jest to sam rdzeń, relatywizm, sprowadzanie wszystkiego do jednego poziomu. Wszędzie jest prawda, wszędzie możemy się zbawić. Każdy tak naprawdę wierzenie, każdy człowiek ma szansę na zbawienie bez względu na to, czy jest i należy do ulubienicy Chrystusa, do mistycznego ciała Chrystusa, do Kościoła katolickiego, czy nie. I tą herezję przeszczepiono oczywiście z agendy masońskiej do Soboru Watykańskiego II w postaci teorii Karla Ranera, który to stworzył teorię właśnie kręgów, oczywiście heretycką, wedle której każdy, kto jest poza centrum tychże kręgów, należy tak naprawdę w jakiś sposób do Kościoła katolickiego i jest w jakiś sposób pozostaje w niepełnej jedności. Pytanie, czy jedność może być niepełna? Nie może. Tak samo w ciąży nie można być częściowo. Jest albo jedność, albo jej nie ma. Jest albo tak, albo nie. Jest albo białe, albo czarne. Jest albo prawda, albo kłamstwo. Tak więc jedność jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest pełna. A dialogować z masonerią, która jest potępiona, która ma źródło satanistyczne, kabalistyczne, która czci tak naprawdę szatana, bo można to jak najbardziej przeczytać, oni się z tym absolutnie nie ukrywają i do takich informacji można dotrzeć praktycznie wszędzie w internecie i w książkach. Myślę, że dialog tutaj jest nie tylko niewskazany, ale to należy po prostu to potępić, modlić się o ich nawrócenie, stąd modlitwa świętego Maksymiliana Kolbego. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie. Ta modlitwa również po soborze, o dziwo, została zmieniona. Poprawiają nawet świętego męczennika. Jeszcze przypomnę, że złota broszura świętego Alfonsa Marii de Liguori, która naucza, że zadaniem pasterzy jest ratowanie dusz ich owczarni, a nie doprowadzenie ich do odstępstwa i zatracenia. Jeśli biskup zaniedbuje zdrowie swoich owiec, zostanie potępiony przed Trybunałem Jezusa Chrystusa. Więc czym jest występek tego biskupa? I to wszystko na dzisiaj w tym programie. Dziękuję Wam za uwagę. Proszę Was oczywiście o łapkę w górę, jak zawsze, o subskrypcję. Chcemy dotrzeć do 10 tysięcy, być może uda się do końca tego roku. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za pomoc i na kanale, i na Patronite. Każdy odcinek powstaje dzięki właśnie naszym patronom i wspierającym. Życzę Wam pięknego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.